The title is that humanity cannot afford the risks of genetic engineering. Chodzi o to, że ludzkość nie może sobie pozwolić na ryzyko związane z inżynierią genetyczną. Well, have a look at what is the present state of GE science. Proszę spojrzeć na obecny stan. Many opinions, but few data. Less than 30 peer-reviewed science papers published. No agreed protocol how to assess the risks. Only one human clinical trial, and that wasn't even a full clinical trial. When statistically significant differences are found by independent scientists, these are declared by the GM biotech industry as to have no biological significance. And those scientists who find these differences are usually vilified. And I can tell you that that's exactly what they do. Jest wiele opinii, a mało danych. Mniej niż 30 recenzowanych gazet naukowych zostało dotychczas opublikowanych. Brakuje uzgodnionego protokołu oceny ryzyka. I do dziś opublikowano tylko jeden przypadek badań klinicznych na organizmie ludzkim i nie były to nawet pełne badania. Do tego zaledwie kilka przypadków badań na zwierzętach. Natomiast kiedy ujawniane są przez niezależnych naukowców istotne różnice między modyfikowanymi i niemodyfikowanymi uprawami, przemysł biotechnologiczny uznaje je za nie mające żadnego znaczenia. Naukowcy odkrywający takie różnice są oczerniani i ja mogę wam osobiście powiedzieć, że tak właśnie jest. Well, I want to tell you that independent science as it is now is really a myth. There is no legal and social protection for the scientist, and I tell you a few things about that. Niezależna nauka obecnie jest fikcją. Nie ma prawnej ani społecznej ochrony naukowców. I też z własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że tak właśnie jest. Well, I was asked to say something about the very first independent study that I had the privilege to coordinate. In 1995, the Scottish office commissioned a three-year multi-center research program under my coordinatorship. And this had the task, two main tasks. A, to identify genes encoding anti-nutritional factors that would increase the resistance of plants towards insects, but without harming non-target beneficial organisms, not to harm the environment and livestock, and it eventually they should not present any risks to humans who will be consuming these. And the other main task was, and that is important, to establish credible methods for identification of possible human and animal health risks and environmental hazards of genetically engineered, modified foodstuffs. That these methods would then be used, and this was our task, these methods would then be used by the regulatory agencies to investigate all the possible risks. W 1995 roku rząd Szkocji zlecił przeprowadzenie pierwszych całkowicie niezależnych badań. Miały one trwać 3 lata, odbyć się pod moim kierownictwem. Ich celem było zidentyfikowanie genów zawierających czynniki antyżywieniowe, które wzmocniłyby odporność roślin na owady. We found that there were already differences, compositional differences between the unmodified and the modified GE potatoes. And these were that, for example, the protein content of one of the lines which we
have established was 20% less than that of the parent or the other GM line. You remember? Other GM line as well. The lectin content, the anti-nutrient contents, the trypsin inhibitor content, the starch content, the sugar contents of the GM lines were always significantly different from the parent lines. But rather interestingly, the glycoalkaloid content, which makes potatoes toxic, poisonous, of the GM lines was in fact less than that of the parent line. Mieliśmy za zadanie stworzenie genetycznie modyfikowanych ziemniaków, które byłyby odporne na działanie szkodników. Udało nam się to osiągnąć, natomiast wyniknęły w trakcie badań różne różnice w składzie, wpływające również na wartość odżywczą tychże ziemniaków. Na przykład zawartość białka w linii genetycznie modyfikowanej 74 była o 20% niższa niż w linii matecznej. Była również niższa niż w drugiej linii genetycznie modyfikowanej. Zawartość lektyny w ziemniakach z linii genetycznie modyfikowanej była znacznie wyższa niż w linii matecznej. Zwiększyła się, czy tam różniła się zawartość inhibitora trypsyny, skrobi i cukru. Różniła się ich zawartość w liniach genetycznie modyfikowanych i matecznych. Co dziwne, zawartość glikoalkaloidów w liniach genetycznie modyfikowanych była znacznie niższa niż w linii matecznej, a glikoalkaloidy to substancje, które są odpowiedzialne za toksyczność ziemniaków. Well, in conclusion of the analytical work, we found that the genetic modification of the potatoes, despite of achieving some of the objectives, it also brought in unpredictable changes in the genome, which is probably due to insertional mutagenesis, gene silencing, suppression, or somaclonal variation. So the composition, even though that you are always told that you only put in one gene, and these are all unpredictable changes, unexpected changes. And that's what were our conclusions. Wyniki pracy analitycznej były następujące. W wyniku genetycznie modyfikacji ziemniaków za pomocą genów, które do nich wprowadzono, nastąpiło wiele nieprzewidywalnych zmian w genomie. To jest ważne, że były to zmiany nieprzewidziane przez nas. Prawdopodobnie poprzez mutagenezę insercyjną, zmienność somaklonalną, wyciszenie lub wyłączenie genów. I dlatego też skład linii zmodyfikowanych różnił się zarówno między sobą, jak i od linii matecznej. Well, in addition to these compositional differences, there were also further problems with the GM potato lines. And these are very important, because you remember we tried to do one thing and we got a lot of other things. For example, although the aphid resistance of the GM lines was enhanced, that was our objective, we could not find a correlation between the amount of gene expressed and the protection afforded. Now this is when you know, when somebody comes to you and asks you that, so how much lectin or whatever a transgene I have to express, I cannot tell them because there is no correlation. There was another problem, that GM potatoes did not only harm aphids, but also beneficial non-target insects, such as ladybirds. So they are upsetting the balance of nature. And finally, the nutritional value of the GM potatoes was reduced in comparison with the parent line. And when we fed diets made of these potatoes, GM potatoes, that damage their gut, other organs, and most importantly, their immune system. Dalsze problemy z genetycznie modyfikowanymi liniami ziemniaków były następujące.
Mimo że odporność na mszyce wzrosła u linii genetycznie modyfikowanych, nie byliśmy w stanie ustalić stopnia zależności między ekspresją genu a ich ochroną. W związku z czym, gdyby ktoś poprosił mnie o stworzenie linii odpornej na mszyce, nie byłbym mu w stanie powiedzieć dokładnie, ile tej lektyny na przykład należy użyć. Ziemniaki, drugą sprawą jest to, że ziemniaki genetycznie modyfikowane szkodziły nie tylko mszycom i innym szkodnikom, ale również pożytecznym owadom spoza grupy kontrolnej, takim jak na przykład biedronki. Ponadto wartość odżywcza ziemniaków genetycznie modyfikowanych spadła w porównaniu z linią mateczną, a karmienie nimi szczurów doprowadziło do uszkodzenia ich organów wewnętrznych, takich jak jelita, i co gorsze, doprowadziło do uszkodzenia ich układu odpornościowego. I wish I could show you more data. Chciałbym pokazać więcej danych. Well, the nutritional studies revealed that in short term, and particularly in long term, we were the first ones to do a long term study with young, rapidly growing rats. It was shown that the rat growth on the GM diet was slightly reduced, which actually meant that the reduced nutritional value. There were significant changes in the development of rat internal organs. These are young rats, they are developing, they're growing. There were major functional and structural alterations in the different compartments of the rat digestive system. And again, it was not just us who found this. It is a constant feature of all independent studies. They revealed such changes. And again, the most important one is the humoral and the mucosal immunity of the rat was affected. Again, it's quite a general phenomenon. Badania wartości odżywczej tych ziemniaków wykazały następujące. Zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe, ponieważ my jako pierwsi właściwie przeprowadziliśmy długoterminowe badania polegające na karmieniu młodych, szybko rozwijających się szczurów, wykazały następujące. Wzrost szczurów karmionych produktami genetycznie modyfikowanymi został spowolniony. Musimy pamiętać o tym, że to były młode, rozwijające się szczury. Nastąpiły znaczące zmiany w rozwoju ich organów wewnętrznych. Wystąpiły istotne zmiany funkcjonalne i strukturalne w różnych częściach ich układu pokarmowego, a co najważniejsze, odporność humoralna i błon śluzowych została osłabiona. I to jest fenomen, który został odkryty również w innych niezależnych badaniach. Well, in the digestive system, there were several changes. Some of them were structural, some of them were immunity-related changes. But the most important thing, and this is my message, they were not caused by the lectin, the transgene product, but the method of inserting them. And that it was the real killer. Because if you have a problem with a gene, you can always change it for another one. But if you have a problem with the method of insertion, then you are in real trouble. Nastąpiło wiele znaczących zmian w układzie pokarmowym. Najważniejsza z nich, najważniejsze ogólnie jest to, że do zmian nie doprowadził konkretny gen, który został wprowadzony, a metoda jego insercji. I należy o tym pamiętać, bo zawsze można by zmienić gen, który wprowadzamy, natomiast metody nie możemy zmienić. Well, I just show you one picture of they can they have all the things I'm talking about have been published, so everybody can see them. This actually shows that this is a stomach histology section. That's the control, and this is the GM-fed rat stomach. You can see that there is a proliferative change. It keeps growing, even though that the rat itself is not growing as well. Tutaj mamy na obrazku właśnie wyniki badań. Pamiętajmy, że większość tych badań została opublikowana i jest dostępna.
Tutaj widzimy po lewej błonę śluzową żołądka z grupy kontrolnej, a po prawej genetycznie modyfikowanej. Łatwo zauważyć zmiany. Jest to niekontrolowany rozrost błony śluzowej żołądka. These were our final conclusions. I wish I could say more about it. The results of experiments carried out at the Raad supported the suggestion that the consumption by rats of transgenic potatoes had significant effects on growth, organ development, body metabolism, and immune function. And these changes were fully in line with all the compositional changes which we found at the beginning of the work. Takie są wnioski końcowe. Chciałbym co prawda powiedzieć więcej, ale na razie tyle. Wyniki eksperymentów przeprowadzonych w Rowett Institute potwierdzają tezę, że spożywanie przez szczury transgenicznych ziemniaków zawierających gen czerwiśniego miało wpływ na wzrost, rozwój organów, przemianę materii i funkcje immunologiczne. Powyższe zmiany związane są z istotnymi różnicami składowymi między linią transgeniczną a materną. A message was at the end that the nutritional safety testing protocol that we used in our work, which is based on a long experience of nutritional studies, could have formed the basis of health risk assessment of any GM plant food, particularly with further development. The question is, the protocol is there, why is it not used? Nasze końcowe przesłanie jest takie, zasady czy protokół bezpieczeństwa stosowany przy naszych badaniach mogły, szczególnie że mamy w tym spore doświadczenie, stanowić podstawę oceny ryzyka zdrowotnego roślin lub jedzenia genetycznie modyfikowanego. Pytanie jest teraz następujące. Dlaczego nie są one stosowane? Yeah, the reason why it is not used, because keeping the public in the dark is the main central strategy used by industry and particularly the GE biotechnology industry. So this is quite deliberate. Istnieje odpowiedź na to pytanie i brzmi ona następująco. Otóż utrzymywanie ludzi w nieświadomości jest główną strategią stosowaną przez przemysł, szczególnie przez przemysł biotechnologiczny. To jest właśnie ta odpowiedź. You see, the lack of transparency does help the industry. And that it uses every method to achieve this secrecy. Declaring all research research results as confidential business information. So you have the privilege of eating it, but you don't get the information on it. Withholding publication of unfavorable data, disinformation, falsifying research data, and generating doubts about the validity of uncomfortable results. And this is all happening all the time. Tenże brak przejrzystości bardzo pomaga przemysłowi biotechnologicznemu i wiele metod służy jego utrzymywaniu. Na przykład wszystkie wyniki badań ogłaszane są poufnymi, w związku z czym możecie to jeść, natomiast nie możecie mieć na ten temat informacji. Wstrzymuje się również publikacja niekorzystnych danych, fałszuje się ich wyniki i wywołuje wątpliwości co do ważności niewygodnych wyników. Now there are of course many consequences of this lack of transparency in research. Which, you see, this is an irreversible technology. It will be here with us forever if we cannot stop it. What are the consequences? The GE biotechnology companies don't want to be accountable for it. It's a loss of accountability. The harm that is happening to human and animal health is nobody is going to be accountable for. Irreversible environmental damage. Once the transgene is out, you cannot put it back.
And yeah, there is also very important, I'm a scientist, a very important consequence for us that scientists, without exchanging data, views, results, scientific progress is impossible. And of course, it also leads to an increase in all forms of scientific fraud. Because if you cannot check it, then they can say whatever they like. Jest wiele negatywnych skutków tego braku przejrzystości. Musimy pamiętać o tym, że to jest technologia nieodwracalna. Będzie z nami na zawsze. Nie można raz wypuszczonego genu jakby wrócić z powrotem do organizmu, z którego pochodzi. I ostatecznie chodzi o to, że żadna z firm przemysłu biotechnologicznego nie chce być odpowiedzialna za to, co się stanie. Kiedy już zostaną wyrządzone szkody, po prostu nikt za nie nie odpowie. Doprowadzi to do wielu nieodwracalnych zmian w środowisku, do wzrostu ilości różnego rodzaju oszustw naukowych, ponieważ ja jestem naukowcem i mogę Wam powiedzieć, że bez wymiany danych i poglądów między naukowcami postęp w nauce nie jest możliwy. A kiedy te dane nie będą w żaden sposób weryfikowane ani publikowane, nie będzie po prostu można ich sprawdzić i stąd dojdzie do wielu oszustw. It's not just the GE biotechnology industry, but generally the industries are hiding behind secrets. And I just give you three examples very quickly. Everybody knows them. What sort of harm came from the fact that, although we had known it for a long time, that smoking does cause all sorts of lung and circulatory problems, nevertheless it was hidden from the public. Or the BSE studies, the bovine, mad cow disease. I, as a scientist, already knew about it. While in the parliament, they were still saying that it is inconceivable that it will spread to humans. And I already knew, although I wasn't a part of it, but from other colleagues I heard. Or we, in genetic engineering, the tryptophan story, which is one of the most important, some people think it's one of the greatest disasters so far, that it was again hidden from the public. So you are consuming it while they already know that there is a problem. To nie tylko przemysł biotechnologiczny stosuje metodę braku przejrzystości i utrzymywania spraw tajemnicy, ogólnie przemysł. I podam Wam teraz trzy przykłady na to, które już na pewno znacie. Przez długi czas ukrywano dane, które dowodziły, że palenie szkodzi. Wiedzieliśmy o tym właściwie wszyscy, ale nigdy nie opublikowano takich danych i nie upubliczniono informacji, że palenie powoduje choroby płuc i układu krążenia itd. Kolejnym przypadkiem był przypadek BSE, czyli choroby wściekłych krów. Doprowadził on do śmierci ponad kilkuset ludzi i przez długi czas naukowcy wiedzieli już, że możliwe jest przeniesienie się tej choroby z krów na ludzi, natomiast nikt nie mówił o tym ludziom. Nawet w parlamencie brytyjskim twierdzono, że to jest absolutnie niemożliwe. Jeśli chodzi o inżynierię genetyczną, to znany jest przypadek wielkiej katastrofy spowodowanej tryptofanem, który występował w suplemencie diety. Well, the GE biotechnology industry is responsible a lot of damage to our world. As they block research, they're still sticking to this Stone Age technology. They are blocking research on the possible irreversible health, environmental and economic risks due to the spread of potentially hazardous GE crops. They damage our world. Blocking research into the increased destruction of biodiversity, soil quality and food security. You just try to get a grant if you want to study this.
of course, there is a growing dependence of farmers on the monopolies, withholding funding from research into finding new genetic techniques, destruction of independent scientists by the financial and political power of the GE industry. Przemysł biotechnologiczny wyrządza obecnie wiele szkód naszemu światu. Na przykład poprzez blokowanie badań nad możliwym nieodwracalnym ryzykiem dla zdrowia, środowiska i gospodarki związanego z rozprzestrzenianiem potencjalnie niebezpiecznych upraw genetycznie modyfikowanych, poprzez blokowanie badań nad wzrastającym niszczeniem bioróżnorodności, jakości gleby oraz bezpieczeństwa żywnościowego. Istnieje również wzrastające uzależnienie rolników od monopolistów. Wstrzymuje się finansowanie badań nad nowymi technikami genetycznymi oraz niszczy niezależnych naukowców za pomocą finansowej i politycznej siły przemysłu biotechnologicznego. Well, as a scientist, I am particularly affected by the corruption going on in science. And that is almost definitely due to the industrial power. I give you a few examples. These are all published data, so it's not coming from my head. It is this disinformation syndrome afflicts government scientists, as it was shown by the Union of Concerned Scientists survey. They found, for example, that one in five scientists had been directed to exclude or alter information in a scientific document. More than half of the 3,247 respondents said that commercial interest through political intervention directed them to reverse or withdraw research conclusions. Mnie jako naukowca niezwykle boli to, w jaki sposób przemysł niszczy naukę. Odbywa się to cały czas i dowodzą tego badania. Mamy na to publikowane dane, to nie są fakty z mojej głowy. Jedne z badań pokazały, że 1 na 5 naukowców dostał nakaz wykluczenia lub zmienienia informacji zawartych w dokumentach naukowych. Ponad połowa z 3247 respondentów odpowiadających na ankietę powiedziała, że interesy handlowe forsowane za pomocą interwencji politycznej zmusiły ich do przeinaczenia lub wycofania wyników badań. Well, some more examples. Institute of Professional Managers and Specialists. 30% of the 500 respondents said they've been asked to tailor their research conclusions, such as 17% to change the results to suit the customer's preferred outcome, 10% to change their conclusions if they wanted a further contract, 3% were told not to publish unwelcome results. Jeszcze kilka przykładów. Według ankiety przeprowadzonej przez Instytut Profesjonalistów, Menedżerów i Specjalistów 30% z 500 respondentów zadeklarowało, że poproszono ich o wprowadzenie zmian w wynikach badań. 17% poproszono o zmienienie wyników tak, by pasowały do pożądanego przez klienta rezultatu. 10% poproszono, by zmienili wyniki, jeśli chcą przedłużenia kontraktu. A 3% nakazano niepublikowanie niewygodnych wyników. Well, it goes on. We know that there are endangered plants and animals, and the U.S. Fish and Wildlife Service has published this. 56% knew of cases where commercial interests induced the reversal or withdrawal of decisions or conclusions through political intervention. Jeszcze kilka przykładów. Wszyscy wiemy, że istnieją zagrożone gatunki i w ankiecie Amerykańskiej Agencji do Spraw Ryb i Dzikich Zwierząt dotyczącej ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt respondenci stwierdzili, że 44% z nich nakazano wstrzymanie danych,
które wskazywały na potrzebę ochrony gatunków. 20% poinstruowano, by zrezygnowali ze swojej naukowej uczciwości przez wyłączenie lub zmienienie danych lub własnych opinii, a 56% znało przypadki, w których interesy handlowe wywołały odwrócenie lub wycofanie decyzji czy wniosków i działo się to za pomocą interwencji politycznej. Well, one of the most prestigious institutions, the NIH, National Institute of Health of the USA, investigated 103 government scientists, and they found that 44 violated ethics rules on collaborating with pharmaceutical companies. 9 may have violated criminal laws. Not just simply altering a little bit of data, they were criminal committed crimes. The Department of Health and Human Services received 274 complaints of alleged misconduct in 2004, and due to staffing shortage, they could only investigate 23 of these. Niezwykle prestiżowa instytucja, jaką jest Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, przeprowadziła badanie na 103 naukowcach rządowych. Badania te wykazały 44 przypadki naruszenia zasad etycznych dotyczących współpracy z firmami farmaceutycznymi. 9 z nich mogło naruszyć prawo karne. Nie po prostu zmienili troszeczkę wyniki badań, po prostu naruszyli prawo karne. Departament Zdrowia i Usług Społecznych w Stanach Zjednoczonych otrzymał 274 skargi o domniemanych wykroczeniach w 2004 roku. W związku z tym, że nie mieli dostatecznego personelu, byli w stanie zbadać jedynie 23 przypadki. So how you expect to have a proper scientific results when you have all this shenanigans going on in science? Well, our final conclusions that all independent studies, sometimes quite unexpected sources, described worrisome health effects. And most of these have been ignored by the industry and the politicians. They say GE or GM is safe, and that's the end of it. The general malaise of genetic engineering is, and I already alluded to it at the beginning, that in our work, it was not the transgene that caused it, but its insertion, that the method of insertion. So that on transgene insertion, the plant's own genes can be unpredictably reshuffled in a way that may lead to the activation of genes coding for toxins, allergens, and other harmful matters. And it's not just science fiction. Some of these things have been published. And in my opinion, humanity cannot afford to take the risk of health and environment for the environment of this insertional mutagenesis. W takiej sytuacji, jak możemy się spodziewać rzetelnych wyników badań? Końcowe wnioski są takie, że wszystkie niezależne badania przeprowadzone do tej pory na genetycznie modyfikowanych organizmach wykazały niepokojący ich wpływ na zdrowie. Większość została zignorowana przez przemysł i przez polityków. Twierdzili oni po prostu, że genetycznie modyfikowane organizmy są bezpieczne i tyle. Głównym źródłem niepokoju towarzyszącego inżynierii genetycznej są związane z insercją transgeniczną nieprzewidywalne przetasowania genów rośliny, które mogą doprowadzić do aktywacji genów odpowiedzialnych za toksyny, alergeny i inne szkodliwe substancje. I należy podkreślić to, że jest to związane z samym procesem. Zmiany mogą dotyczyć samych genów tej samej rośliny, natomiast szkodliwy i tworzący te występowanie tych toksyn i alergenów i innych szkodliwych substancji jest sam proces insercji. So what is the conclusion we can draw? What is the message out of this? How we can go forward?
Well, you have to understand first that it is the public and not the corporations that must decide whether GE crops needed at all. Now, even if the public can agree, very, very, very doubtful, that GE crops are needed, the claims of corporate science must be independently verified by publicly funded scientists acting as watchdogs, like I used to be for 40 years. The public must be helped to understand that for independent scientific advice, they will have to release scientists from their servitude to business by funding them from the public purse so that research could be done openly, transparently, and inclusively for the benefit of all. Ludzkość nie może sobie pozwolić na ryzyko dla zdrowia i środowiska związane z mutagenezą insercyjną. I dalsze postępowanie powinno polegać na tym, że to ludzie, a nie korporacje, mają decydować o tym, czy uprawy genetycznie modyfikowane są w ogóle potrzebne. I nawet jeżeli społeczeństwo uzna, że potrzebuje upraw genetycznie modyfikowanych, to tezy nauki korporacyjnej muszą być niezależnie weryfikowane przez nadzorujących ich, finansowanych z publicznych pieniędzy naukowców. Sam byłem takim niezależnym naukowcem przez 40 lat. Trzeba pomóc ludziom zrozumieć, że by umożliwić niezależną pracę naukowców, należy za pomocą finansowania publicznego zwolnić ich z służby biznesowi, tak by mogli z pożytkiem dla wszystkich prowadzić badania otwarcie, przejrzyście i kompleksowo.